Adoracja trzynasta. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bezwładne ciało Jezusa zdjęto z krzyża i złożono w ręce Maryi, która czule je tuli i całuje. Pragnie po raz ostatni przyjrzeć się twarzy, dotknąć dłoni, zapamiętać każdy szczegół, pożegnać się i pochować z godnością. W tej scenie piekła bije niesamowita siła i wytrwałość Maryi. Ona wytrwała do końca, nie opuściła syna, choć kosztowało ją to wiele bólów. Powinniśmy kierować się w życiu słowami Jezusa, ale czerpać także postaw prezentowanych przez Maryję, Matkę. Matka to osoba, która się nie zawiedzie i nie pozostawi samemu sobie. Możesz być tego pewien. Pójdzie do tobą na śmierć, a gdy zdarzy się tak, że na ziemi jej zabraknie, wiedz, że ta w niebie będzie przy tobą. Czy potrafisz, tak jak ona, wytrwać przy drugim człowieku? Być z nim nie tylko w chwilach radości, ale przede wszystkim, gdy wszystko wali się na głowę? Czy tchórzysz, gdy tylko pojawiają się trudności? Czy umiesz być odpowiedzialny za drugiego? Jezu, pomóż mi prawdziwie kochać i jeszcze bardziej. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu, żywy swe. Miłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, wyżyj się za nami. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Grób dla chrześcijanina oznacza koniec starego życia i początek nowego. Czasami dochodzimy do punktu, w którym jest źle i nasza sytuacja ma małe szanse na poprawę. Takie sytuacje to groby, które rzuca nasze życie. Powinniśmy wierzyć, że grób będzie ostatecznie pusty. Dlatego trzeba przejść do działania. Podjąć trudną decyzję. Zaczynam wszystko od nowa. Przebywanie w grobie nie trwa chwilkę. Problem nie znika w 5 minut. Ale w końcu się kończy. Wyjdziemy z grobu. Pożegnamy stare życie i wtedy zaczniemy nowe. Nowe, lepsze życie. Sytuacje nie mają wyjścia tylko pozornie. Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie. Wiedzą, że najpierw trzeba umrzeć, porzucić stare i powitać nowe. Grób Jezusa nie jest końcem. Jest miejscem, przy którym słowo koniec ustępuje miejsca słowu początek. Stanowi symbol zwycięstwa, bo wiemy, że będzie pusty, że Jezus zmartwychwstanie. Jezu, pomóż mi zamknąć za sobą stare życie. Otwórz mnie na nowo. Chcę i pragnę nowego, prawdziwego i pełnego życia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Który zaraz cierpiał rany, Jezus Chryste, miłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, wyżyj się za nami. Droga krzyżowa jest pełna cierpienia i bólu. Ale nie jest to zgodne z nauczaniem Jezusa. Dla Niego najważniejsze jest nawrócenie grzeszników.
Jezu Chryste, Twoje słowa, proście, a będzie Wam dane, każą nam wierzyć, że ta modlitwa zostanie wysłuchana. Nie prosiliśmy o bogactwa tego świata, bo wiemy, że życie ludzkie daleko więcej znaczy, aniżeli ciało i jego troski. Ufamy, że pomożesz nam godnie i pięknie przeżyć to nasze życie tu na ziemi. Odchodzimy stąd zapewnieni, że idziemy z Tobą. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ufajcie, ja zwyciężył świat.